Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, kiedy przyjechaliśmy do księdza Jerzego Kostorza, chcemy porozmawiać, jak to o tej porze roku tradycyjnie robimy co roku, o gołębiach, które Rainer Pittmann tutaj podarował na Stowarzyszenie Barka. Stowarzyszenie Barka odwiedzaliśmy wielokrotnie, a dzisiaj mamy jeszcze taką okoliczność, że to jest już chyba 10. raz, kiedy jest taka licytacja gołębi na rzecz Stowarzyszenia dla Bezdomnych Barka, prawda? Zgadza się, to wszystko zaczęło się w 2008 roku na Górze Świętej Anny. Była taka pierwsza aukcja, sprzedaż gołębi na rzecz Barki i to trwa już przez 10 lat. Różne były formuły, sprzedawaliśmy je na miejscu, potem też drogą internetową. W tym roku doszedłem do wniosku razem z Rainerem, że zrobimy to jeszcze w innej formie. Rainer przygotował po swoich najlepszych lotnikach tegorocznych, także po tych, które zdobyły pierwsze konkursy, 15 takich pakietów po 5 sztuk. Taki pakiet będzie można nabyć za cenę 500 euro. 5 sztuk gołębi i zawsze to sam Rainer będzie decydował, jakie tam będą gołębie i zawsze w tej grupie będzie chociaż jeden gołąb, którego rodzic zdobył w tym roku pierwszy konkurs. Także tak planuję to wszystko dobrze podzielić. Będzie też podział na samiczki, samczyki. Tych gołębi na razie nie mamy w Polsce, natomiast będzie podany mój numer telefonu. Można zadzwonić. Pierwszych 15 hodowców, którzy się zdecydują na taki zakup tych młodych, po prostu te pakiety otrzyma. Chcę powiedzieć, że to są młode, które wykluły się w połowie sierpnia, także koło 10 września już były gotowe. Nie są to jakieś młode bardzo późne, czyli koło 10 września to były już gotowe młódki. I tak jak powiedziałem, 15 pakietów po 5 sztuk z gołębi tych także najlepszych lotowych Rainera Pittmanna. To jest jego gest w stronę Barki. Całkowity koszt będzie, zysk z tego będzie przekazany na Barkę, którą dobrze znamy. I prowadzi nam tutaj też znany ksiądz Józef Krawiec. Józef Krawiec, oczywiście. Tutaj powiedzmy, bo to jeszcze właśnie nam jest też wygodnie, bo kiedy my musieliśmy taką formułę, że na stronie wystawialiśmy zdjęcia, rodowód, my musieliśmy po tej gołębie jechać, tutaj trzymać się ten i każdy, kto hoduje gołębie, wie, że taka formuła dla młodych gołębi jest troszeczkę ciężka. Obciążenie stanowi dla zdrowia, zwłaszcza dla tych gołębi, tak jak ksiądz Jerzy mówi, tych wyklutych w późniejszym, że tak powiem, terminie. One po prostu zdrowotnie to, że tak powiem, odpracowują. Natomiast taka formuła, jak teraz mamy, to kiedy już będą klienci się te gołębie przywiezie, one od razu pojadą do hodowców, którzy je nabędą i nie będzie tego problemu, że są po różnych gołębnikach i za każdym razem inne bakterie, że tak powiem, łapią. Rzeczywiście, one będą spakowane w te grupy, przywiezione i od razu będą też wysłane. A co też ważne i myślę, że to jest w tym bardzo dobre, że to sam Rainer będzie je jak gdyby w te grupy dzielił i tak jak powiedziałem, zrobi to w ten sposób, żeby każdy z hodowców był zadowolony. Także zachęcamy wszystkich, żeby zainteresować się tym. Bardzo proszę o telefon i przypominam, że no pierwszych chętnych 15 hodowców takie grupy otrzyma za 5 sztuk 500 euro. Więc na pewno to nie jest... To nawet w kategoriach, jak byliśmy na dniach otwartych, to pakiety, które miał przygotowany Rainer, to aż takie, że tak powiem, nie były. Najtańszy go kosztował 150 euro, a jak ktoś kupił 3 grupa, to było 500 euro wtedy chyba. Nie, przepraszam. 5 gołębi, 4 to było za 500 czy coś takiego. 4 gołębie za 500 euro, to była najniższa cena wtedy. Natomiast te gołębie, tak jak powiedział ksiądz Jerzy, tam będą i po tych lotnikach. Będzie po coś po tym 1241? On już nie był lotowany w tym roku i był w rozpłodzie. A wcześniej nic nie tego? No, myślę, że skoro był w rozpłodzie... No właśnie, dobrze. Ale jest tam mnóstwo bardzo dobrych gołębi, to jest przegląd tych najlepszych. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli Rainer zostawia jakieś gołębie do lotu, to są odpowiednio też dobrane i potem myślę, że warto z nich w rozpłodzie skorzystać. Także zachęcamy wszystkich, żeby tutaj wspomóc ten szczytny cel. Mówię, dziesięciolecie to jest naprawdę już dużo. Dużo szmat czasu i widzimy, że te pieniądze nie do namarne, bo ja powiem osobiście w tym roku wspólnie z księdzem z Ukrainy Wojciechem Stasiewiczem odwiedziliśmy ten dom tutaj
po drodze przy Strzelcach Opolskich, gdyż tam na Ukrainie też chcą taki dom założyć. Właśnie przyjechali się, tak, że tak powiem, ksiądz się przyjechał dokształcić, zobaczyć, jak takie w praktyce funkcjonuje. Także dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. Przepraszam, nie tyle co do wzięcia udziału, do zainteresowania się tymi gołębiami. Do zobaczenia. Dobry lot. Dziękuję bardzo. Dobry lot.